Witam YouTube, z tej strony Karol. Mamy 21 czerwca, piątek i dzisiaj oczywiście aktualizacja analizy wykresu Bitcoina. No i na wstępie spojrzenie na moją analizę sprzed tygodnia. W dużym interwale cały czas założenie się nie zmieniło. Przyjmuję, iż fala czwarta mogła zostać zakończona falą Y. Mamy wzrost i teraz trwa korekta do tego wzrostu i wyznaczałem tydzień temu strefę na potencjalne zatrzymanie tej korekty w scenariuszu, iż będziemy mieli wzrosty po ATH i że właśnie ta fala czwarta została zakończona. Na scenariusz, o którym powtarzam od dłuższego czasu, że możliwe, że będzie rozszerzenie na Y, X i jeszcze Z, czyli spadek w okolice 55-51 tysięcy. Nie mogę na ten scenariusz przejść. Wiem, że może wydarzyć się taka korekta, ale na razie rynek nie daje mi wystarczających układów do tego, żeby próbować taki scenariusz handlować. A w lokalnym układzie mówiliśmy sobie, gdzieś tutaj może, tak. W lokalnych strukturach mówiliśmy sobie, że akurat znajdujemy się w strefie dla potencjalnej małej czwóreczki i spodziewam się wybicia i kontynuacji tutaj spadków do tej strefy z dużego interwału, którą wyznaczyłem. Także dzisiaj zaktualizujemy sobie sytuację, zobaczymy, czy te spadki nastąpiły, czy strefa została zaliczona i czy w tej strefie już jest jakieś spore prawdopodobieństwo, że mamy dołek za plecami. Także dzisiaj postaramy sobie odpowiedzieć na te pytania. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszej analizy. Ok, zaczynamy od spojrzenia na takiego ogólnego spojrzenia na całą tą korektę może. O. Czyli od bardzo długiego czasu jesteśmy w takiej konsolidacji, ktoś by powiedział, inni powiedzą, że rynek idzie bokiem, jeszcze inni nazwą to jakąś flagą może. Tak czy inaczej jesteśmy w jakimś ruchu korekcyjnym, zdecydowanie ciężko tutaj o impulsy. No i od dłuższego czasu próbuję trafić w zakończenie tej korekty i dołączenie po prostu do kontynuacji wzrostów. A więc no, pierwsze próby to już znacie, historia. Wyznaczałem dla Was i tą dużą strefę, i tą strefę, i tą strefę. Tą strefę dla Was wyznaczałem, tą strefę dla Was wyznaczałem, te strefy tu wewnętrznych strukturach dla Was wyznaczałem. I wszystkie te strefy dawały większy bądź mniejszy wzrost. Niektóre jeszcze można przyjąć, że są cały czas w grze. Ale do czego zmierzam? Bo tydzień temu wyznaczyłem dla Was kolejną taką strefę dla podtrzymania wzrostu, dla założenia, że fala trzecia zakończyła się w tym miejscu i po strukturze WXY fala czwarta zakończyła się w tym miejscu i po tych strefach, które miały podtrzymać wzrosty, faktycznie te wzrosty były. Uważam, że ten scenariusz jest cały czas w grze, że fala czwarta została zakończona i trwa fala piąta, to jest rozszerzenie jako fala pierwsza w fali piątej i trwa teraz fala druga w fali piątej jako korekta dla fali pierwszej. I wyznaczam dla was tą strefę. Strefa składa się z trzech poziomów, z poziomu 0,5, z poziomu 30, 60, no z poziomu na poziomie cenowym 63 150, z poziomu Fibonacciego 62 500 i właściwie ostatni poziom 61 734. Jeżeli zejdziemy głębiej niż 61 110, uważam, że zagrożeniem tego scenariusza, że fala czwarta faktycznie w tym miejscu się zakończyła, maleje i będzie trzeba powoli przygotowywać się na scenariusz, iż mamy scenariusz, o którym Wam mówiłem dużo wcześniej, że obawiam się tego, że może coś takiego się pojawić, bo są narzędzia analizy technicznej, które mówią, że ten spadek jest za płytki, jest 60 do 40, że będzie głębszy co najmniej na 51 tysięcy, więc no, te obawy cały czas są, ale no niestety ciężko jest tak, żeby na rynku było zawsze jasno i czytelne i zawsze jest jakoś bardzo duże prawdopodobieństwo na którychś kierunku, więc w tym momencie aż tak dużego tego prawdopodobieństwa nie ma, więc walczymy w wewnętrznych strukturach. Zobaczymy, czy ta strefa da popyt. Tak jak mówię, no tutaj te poziomy
poziom znacie już w ubiegłym tygodniu i Wam podawałem. A teraz myślę, że możemy już przejść do wewnętrznych struktur i zobaczyć, jak, czy po wewnętrznych strukturach da się coś wyczytać, że zbliżamy się do dołka, bądź może już dołek mamy za plecami. A więc jesteśmy sobie co najmniej na godzinowy interwał. Wróćmy do ostatniego momentu, w którym byliśmy tydzień temu i to była ta konsolidacja tutaj. No i moje analizy, tak jak widzieliście na wstępie, bądź oglądaliście moje nagranie tydzień temu, zakładały, że zobaczymy spadek minimalnie, który wybije ten dołek. Co się zrealizowało? Docelowo idziemy po prostu do tej strefy. No i to się też zrealizowało. Po drodze wyznaczałem jeszcze na Discordzie parę takich stref i wzrostowych, i popytowych, bo na mniejszym interwale można to wykorzystać w tych ruchach no, z bardzo dobrym stosunkiem zysku do straty, gdzieś tam na 15-minutowych interwałach, ale nie o tym. To, co ewidentnie rzuca się w oczy, obserwując ten spadek, to spadek początkowo był dosyć dynamiczny. Był dynamiczny spadek, korekta oczywiście nie jest dynamiczna, później znowu dynamiczny spadek, tutaj dynamiczny powrót i od tego momentu już tej dynamiki nie ma. Mamy szarpnięcie w dół i cena ruchem klinowym, ruchem diagonalnym, ruchem słabym spada. Co oznaczają takie ruchy klinowe, ruchy słabe? No, świadczą o tym, że rynek chce zmienić kierunek. Często jak sobie poobserwujecie różne rynki, to z reguły tak jest, że mamy na przykład spadki, tak, spadki, spadki, a później gdzieś robi się klinowo, klinowo, klinowo i w końcu rynek odwraca, prawda? Tak samo we wzrostach. Mamy wzrost, 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 a później robi się tak klinowo i rynek spada. To jest oznaka słabości tutaj niedźwiedzi. Ciężko jest to pchać, byki nie pozwalają na dynamikę spadków. Te wszystkie strefy, które tutaj wyznaczałem, one byki je wykorzystują, próbują to podtrzymywać, można. W takich ruchach klinowych słabych też odbywa się akumulacja przez większy kapitał. No i uważam, że no zbliżamy się powoli do dołka, do reakcji popytowej. Teraz jakiej reakcji popytowej? Tak jak powiedziałem, zbliżamy się do strefy, która w scenariuszu wzrostowym ma za zadanie dać nam ATH. W scenariuszu spadkowym spodziewam się minimalnie trójfalowego ruchu, po którym to będzie realizował się ten scenariusz, że to była tylko fala X i idziemy po falę Z, czyli spadek 55-51 tysięcy. Więc ja nie wiem, który z tych scenariuszy się teraz będzie realizował, ale częścią wspólną dla jednego i dla drugiego jest to, że z tej strefy, czy pojawi się trójfalowy ruch, czy pięciofalowy ruch i dalsza kontynuacja wzrostów, to później będziemy sobie do tego dochodzić, będziemy analizować, jak będzie wyglądał ten wzrost. Częścią wspólną jest ta strefa. I teraz wracając na te wewnętrzne struktury tego spadku, potencjalnej fali C, ja to nazywam ten spadek jako fala C, kończąca ruch, tak? Mamy ruchy trójfalowe, składają się z trzech ruchów ABC. No i spodziewam się, że ten ruch jest ruchem ostatnim, jest to ruch słaby. Podzieliłem sobie falowo go w ten sposób. Mamy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą i teraz trwa trójfalowa fala piąta. I uważam, że tutaj jeszcze ten dołeczek będzie naruszony. Mam nadzieję, że może zbiorą jeszcze zlecenie 63 150, zobaczymy. Ale chciałbym Wam powiedzieć, a jeszcze zanim dojdę do tego, to w jaki sposób ten spadek zobaczcie, przewidzieć. Udało się później po tym, co dawałem Wam na YouTubie, udało się tą strefę wyznaczyć na spadek, nawet tutaj z jakimś małym, naprawdę pewnie 5-minutowym interwałem miejscem na spadek. Miejsca popytowe, które jedne dawały tylko taki wzrost, kolejne dawały taki wzrost, jeszcze inne dawały taki wzrost. I ostatnia sytuacja, ostatnie chwile, gdzie też dwie strefy, jedna tutaj mała reakcja cenowa, tutaj duża reakcja cenowa i aktualnie reakcja cenowa, która też już zrealizowała cel, bo tutaj celem było wyjście, zrobienie po prostu nowego dołka. Dlaczego Wam o tym mówię? Bo tu się wydarzyła rzecz, którą będę chciał dla Was opisać, bo to jest jeden z sygnałów, którego spodziewam się w tej żółtej strefie jako sygnał, że możliwe, że dołek mamy za plecami.
Teraz o co chodzi? Wrócę sobie na 4-godzinowy interwał, żeby lepiej widzieć tą całą strefę. Strefa jest bardzo duża. Część użytkowników pewnie próbuje siatką zleceń uśrednić sobie cenę w tej strefie. Część użytkowników po prostu kupiło i ma takie wejście z takim dużym stop lossem, a inni uczestnicy rynku będą chcieli zdiagnozować dołek. W jaki sposób taki dołek można by było zdiagnozować? Otóż jeden ze sposobów to są te poziomy, które tutaj wyznaczyłem. Można i część uczestników rynku na tych poziomach będzie próbować po prostu zajmować pozycje, zabezpieczać i utrzymywać. Inni zaś będą szukać sygnałów wzrostowych. Jeden ze sposobów to jest właśnie szukanie formacji wzrostowej w takiej strefie. Formacji wzrostowej dużej, mniej więcej przy takiej wielkości, jak była tutaj formacja spadkowa, no co najmniej takiej formacji wzrostowej, która tutaj się pojawiła i pod nie próbować handlować. Taka formacja wzrostowa też pojawiła się z pierwszego poziomu i robiłem pod nią analizy jako test na wzrosty. Taka też formacja wzrostowa może się w tej strefie tutaj pojawiać jako sygnał wzrostowy i później można to wykorzystywać po teście, tak? Czyli zakłada, że w mniejszym interwale mamy impuls, korekta i jeszcze jeden wzrost. Kolejny ze sposobów, który będzie tu wykorzystywany, to jest sposób zaobserwowania zmiany tendencji spadkowej. Mamy tendencję spadkową, która jest wyznaczona tą linią trendu tutaj. I jeżeli zobaczymy wzrost, który złamie tą linię trendu, to też uczestnicy rynku będą traktować, że OK, mamy impuls i po korekcie powinniśmy zrobić co najmniej jeszcze jeden impuls. Więc to jest kolejny ze sposobów. I ostatni ze sposobów, który myślę, że czytając komentarze, to myślę, że część z Was ma umiejętności, żeby taki sygnał zdiagnozować. A jest to sygnał, który nazywa się po prostu wzrostu, który będzie budową, przypominał impuls. Tak? Ten wzrost wcale nie musi być duży, ale on może już podpowiadać, że do góry narysowało się 5 fal, a nie 3, żeby zakładać, że to jest tylko korekta. No i tutaj właśnie dlatego mówiłem Wam o tym miejscu, bo pierwszy poziom zrobił już formację wzrostową i zrobił korektę. I teraz, jeżeli mamy umiejętności, a wiem, że część z Was, którzy mnie tu obserwują, ma takie umiejętności, bo w komentarzach nawet czasami jestem poprawiany, że źle gdzieś falami coś opisałem i tak dalej. Pamiętajcie tylko, że to, że ja opisuję coś falami, to nie oznacza to, że to jest oznaczenie jakiejś metodologii. No, część myśli, że może teoria fal Eliota, część pewnie myśli teoria Jurka, a może jeszcze jakaś inna teoria. Ja po prostu oznaczam to w taki sposób, żeby przekazać wam pewną informację. Te oznaczenia są dla was, żebym ja mógł powiedzieć, że trudno było powiedzieć, że ten dołek, tutaj ten wierzchołek, ten dołek, ten wierzchołek. No trudno się tak komunikować, jakbym w końcu mówił dołek, dołek, byście wiedzieli, o jaki dołek chodzi. Tak to mogę powiedzieć, że niebieskie A, niebieskie B albo czerwone oznaczenie 1, 2, 3, 4, 5. Już wiecie, o czym ja do Was mówię, więc nie do końca zwracajcie uwagę na to, czy w stosunku do waszej wiedzy oznaczania fal, bo ja nie jestem zwolennikiem oznaczania fal, czy to jest zgodne z tym, co wy oznaczacie, nie? Bo jakby to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, tutaj chodzi tylko o przekaz. No i dlaczego mówiłem wam o tych tutaj wewnętrznych strukturach? Bo może pojawić się taka sytuacja, jak w tym miejscu, gdzie mieliśmy formację wzrostową. Dodatkowo ta formacja wzrostowa wykazywała charakterystykę budowy impulsu. No i później dostaliśmy czytelną korektę. Ja wam to pokażę, mniej więcej jak to powinno wyglądać, szczególnie dla osób, które potrafią trochę przeanalizować w ten sposób rynek. A więc to, czego oczekuję, to oczekuję zbudowania 5 fal wzrostowych, po czym korekty. Może ja to zaznaczę innym kolorem już teraz. Po czym korekty. Tutaj tak jak oznaczyłem to dla grupowiczy, mam 1, 2, 3, 4, 5, gdzie była fala A, fala B i fala C, która składała się z 5 fal. 1, 2, 3, 4 i tutaj już bardzo lokalnie jeszcze wyznaczałem, że to będzie wyglądać w taki sposób i strzał. Tak? Z celem na 66 tysięcy, no zaokrąglimy, na 66 tysięcy, skąd spodziewałem się później spadku. Tak? I to jest dokładnie ta sytuacja jako pierwsze miejsce istotne zostało zaliczone, prawda? Dlatego to polowanie się rozpoczęło. Ja wam to pokażę szybko.
Już tych oznaczeń nie mam, ale nie ma to znaczenia. Patrzcie, 1, 2, 3. Może kolory zmienię, żeby się uczytelniej. 1, 2. Oj. Myszka skoczyła. 1, 2, 3, 4, 5. Na 5 fal do góry. Później mamy falę A, B i 1, 2, 3, 4, 5, fala C. I mamy wzrost poziomu 618 z poziomu 618. Także to jest jeden ze sposobów, żeby spróbować założyć, że dołek mamy za plecami. To jest impuls, to jest korekta. W takich sytuacjach, ja tego często używam, w takich sytuacjach, jak uda się zdiagnozować impuls, to najwyżej pomylimy się w tym, że to nie jest fala pierwsza, to nie jest fala druga i to nie jest fala trzecia i nie będzie fali czwartej, piątej, to ewentualnie pomylimy się i zrobimy falę A, falę B i falę C. Tak czy inaczej, punktem wspólnym będzie to, że dostaniemy jeszcze jeden ruch wzrostowy, na którym możemy ewentualnie zarobić. I dobra, myślę, że starałem się wytłumaczyć, jak mogłyby wyglądać sygnały wzrostowe, bo strefa jest duża. Mam nadzieję, że części z Was coś pomogłem. Nagranie trochę, można powiedzieć, edukacyjne. Wiem, że takie nagrania lubicie. A więc doszukujemy się w wewnętrznych strukturach sygnałów na zatrzymanie potencjalnego spadku. Ja Wam życzę powodzenia i co? Słyszymy się za tydzień, zobaczymy, czy udało się w tej strefie zatrzymać spadek, czy mamy jakiś wzrost, czy były sygnały, o których mówiłem, czy nie. To sobie przeanalizujemy za tydzień. Ja się z Wami żegnam. No i jeszcze raz słonecznego weekendu i trzymajcie się. Do usłyszenia.